Siemka, z tej strony Michub, to już jest kolejny odcinek z kompilacji selekcji. Zostawiamy łapkę w górę i suba. Yo! Dzień dobry Państwu, tu przedstawia się Koko, Kogucik, czyli jest, Pietrek. Jest, chciałem Wam powiedzieć wersję z dalszych lat na poligonie z Greminem w bunkrze. No i my z Greminem na poligonie z Greminem waliliśmy konia w bunkrze. I on jeszcze mnie namawiał, żebym ja Greminowi dał zupy, ale ja się na to nie zgodziłem. Tak z ciekawości, proszę Państwa, jaką mamy dzisiaj frekwencję na wykładzie? Ktoś zarwał nockę z nowym cyberpunkiem, czy ktoś w ogóle mnie będzie słuchał? Mamy dzisiaj w ogóle jakiś sens robienia tego wykładu? Część ludzi dopiero czeka, aż będzie za darmo na Epiku. Aha. Ja nie będę Pana słuchał, bo grałem. Dobra, no w jakim razie dobrej nocy, proszę sobie wyłączyć głośniki. Temat dzisiaj dosyć ciekawy, przynajmniej z mojej perspektywy, ale łatwy do nadrobienia, więc spokojnie. Nie no, wstydzę się, proszę Pana. Nie proszę Pana, tylko jestem Panem doktorem na tej uczelni. Co Ty się nie nauczyłeś przez tyle lat? Panie doktorze. No, nie denerwuj mnie. Bo się zachowujesz jak z ulicy, chłopak. Dawaj. Zaczynaj grzecznie, a wszyscy Ci pomożemy. Jakiś porządek musi być tutaj. Dawaj! I wish you a merry Christmas. Dawaj! I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. I wish you a merry Christmas. And happy new year. Długo pis. Momencik, muszę sobie pomóc. Proszę Państwa, nic się nie stało. Przechodzimy dalej do takiego podsumowania, jeżeli chodzi o strukturę mechanizmów. Generalnie zajmujemy strukturę... Pokażę Ci, co robimy na wykładzie, albo czegoś... Właśnie słyszę. Pan bardzo, określi, co sugeruję wyłączenie. Prowadzi wykład, który wygląda chyba tak. Czekaj, to nie jest dobry. Ja muś nie wyciszyłem. No, robi to w jakimś PowerPoint, czy innym, który żałem. Mięśnie na pewno. Sugeruję wyłączenie. Jesteś na tym teraz? Tak. No, mikrofon. Piękne, nie? Ja dole. To jest cringe, stary, to nawet nie jest ciekawe. Sugeruję wyłączenie mikrofonu. Halo. Przechodzimy dalej. Strukturę rozpatrujemy w dwóch aspektach. Ja sprawdzę, słuchajcie, obecność, dobrze? Jeśli ktoś nie ma mikrofonu, to proszę, żeby się odezwał. No ni. Omae wa mou shinde iru. Proszę mnie pani, proszę panią. Bo mi korki k***ało i nie wiem, co się dzieje. Naprawdę, proszę panią, chwila. Przepraszam panie doktorze, ale niestety nadal pana nie rozumiemy, bo jest bardzo przyspieszony głos i dużo zniekształcenia. I no nic się nie poprawiło. O kurwa, kiwo prawie wylałem. Wzięliście k***y ten refleks? Kto to powiedział? Znaczek mikrofon i proszę zadać pytanie. Oliwier, czy ty znasz kulturalne słowa? Ja powiedziałam teraz do Zuzi, a nie do ciebie. Tak zniszczysz mi lekcję. Czemu? Odgrywasz tu jakieś rytmy. To ty. Biba. No to nawet jest niezłe, no ale wiesz, no nie może na tym lekcja polegać, że uczniowie będą tu prezentować muzykę, którą lubią. Ale pan teraz oceny wpisuje. Uwaga, tu jest warszawianka. Co to będzie ta warszawianka? Hej, co to za słownictwo? Chłopcy, poproszę was o taką strzemięźliwość, jeśli chodzi o słownictwo. Pan Bartosz pyta, czy pisanie XD jest na miejscu? Bardzo!
Jak to się mówi? Jeszcze jak! Ależ można. Witam. Mogą państwo pisać. Wielce szanowny panie profesorze, drogi Andrzejku, kochany misiu, jako nie witam. Siada? Mi psycha siada? Stary, ja mam tak mocno... Mam tą policję wezwać, teraz facet, co ty mówisz? Psycha siada. Powiedziałam, zaraz zadzwonię na policję i zaraz będzie namierzała tą osobę, która sobie na to pozwala. A naprawdę tam są specy i sobie sprawdzą. Widzę, że dzwonek nas już przegania, żeby was nie zatrzymywać. No, dokładnie, O nie, byłem odlutany. Kuba? O nie! I pozbędziemy się dwójki. Au, nie napinaj się, bo ci gacie j***. Który tam? Osa. Normalnie, podchodzę i... O, tak się zbę. Dyżo, tak. Tam jest tam. W szóstym, szósty akapit to będzie odpowiedź D. Dobrze. Awary. Tak, dobra. Ty, ogórczyk i pana te przyniosę i kielicha. O! Ale ja chcę widzieć jego d***nego wąsa na żywo. Ja właśnie panią słyszę, no ale cóż zrobić? Tak jest. Lewo, ale nie jest to porównać. Mamy EKG z jakimś zjebem i zrobili nam zwalenie na 2 czerwca. Właśnie słyszałem panią, że macie EKG z jakimś zjebem, więc ja doniosę panią na dziekanat, żeby pani o tym wiedziała. W pani duchy! Ale co duchy? Dobra, otwieramy podręcznikiem. Boże, słuchajcie, ja psychicznie to nie wytrzymam. Nie. Gdzie ty jesteś? W p***** twojej starej. A kto to taki mądry jest? Kto taki mądry jest? Pan pewnie, bo pan to najmądrzejszy ze wszystkich. Mateusz? Co? No widzę, że żeś przyszedł i już zaczynasz jakoś się rzucać niepotrzebnie. Nie no, bo pan mi wstawił jedynkę. Ale tą jedynkę to ci wstawiłem kiedy? Jeszcze w roku szkolnym, za to, że żeś nie ćwiczył na lekcji. Zszedłeś no przecież... Co? No i co? No jak no i co? No tylko Bóg może mnie sądzić. O, widzę, że to chyba nie Mateusz jest. Czyli ktoś bił tutaj na Mateusza. Co? No co, ha? No nie rozumiem pana teraz, bo coś już się panu popi***ło chyba. Aha.